Witam wszystkich, z tej strony Emperor. Na tym nagraniu pokażę, jak uruchomić Cezara 4 na Windows 7 i 10. Są z tym problemy, wiele opinii negatywnych na Steamie z tego wynikających. No, oczywiście powinna ta gra działać bez problemu, a nie, że my musimy szukać jakiegoś rozwiązania, więc tutaj jest ta sprawa spalona. Jak już to sprzedają na Steamie, to powinno to działać. Natomiast no, w pierwszej kolejności klikniemy prawdziwej myszy na launcher Cezara 4 i klikamy zgodność, więc najlepiej byłoby wstępnie ustawić Service Pack 3, zgodność oraz jako administrator, ja już to mam zrobione, potwierdzamy, ale to nie wystarczy, wpisujemy tutaj msconfig, wchodzimy w konfigurację systemu, tak, na pewno chcemy tam wejść, wchodzimy w narzędzia, wybieramy tą drugą funkcję, zmień ustawienia kontroli konta użytkownika, klikamy uruchom i teraz te powiadomienia, no trzeba nie powiadamiać nigdy, klikamy OK, potwierdzamy, no i już możemy grę uruchomić, co też pokażę. Klikamy Cezara 4, klikamy Launch. No nie wiem, czy teraz to będzie widać, ale jestem w menu gry, więc rozwiązanie proste i działa. No można wówczas już przywrócić w konfiguracji systemu, jeśli komuś bardzo zależy na tych komunikatach, kliknąć podobnie, żeby były te powiadomienia. No, z tym nie ma najmniejszego problemu. Gra już będzie działała, jak już raz się odpaliła, odpalać się już będzie. I to by było na tyle. Cześć.